Witajcie, najlepsze riffy, tym razem Iron Maiden, Chinggis Khan, intro. To jest po prostu coś niesamowitego, obadajcie sobie, posłuchajcie sami, jak to leci, uwaga. Właściwie tak to tak wygląda intro. To jest bardzo, bardzo istotna jedna rzecz, że wszystkie dźwięki i power chordy gramy po trzy razy. Czyli to grane jest jakby tak triolowo, czyli ty. Musi być ten układ. Zagram to wolno, posłuchajcie sami. Ostatnie dwa power chordy są niegrane po trzy. A reszta wszystko jest po trzy. Zagram to może jeszcze wolno. No i ten. Tu jest bardzo istotne, żeby tłumić struny, bo bez tłumienia strun będzie troszkę. Dzieją. Tak, najważniejsze jest tak, żeby stłumić te skrajne struny. Jak gdybym stłumił bardzo mocno tą graną, czyli tą czwartą, bo prawie wszystko się dzieje na czwartej strunie. To było takie skrócone, takie troszkę niefajne. A teraz jak sobie troszeczkę pozostałe stłumię, a tą wypuszczę. Czyli tak, w skrócie, jak to leci na czwartej strunie, jak to wygląda? Po trzy dźwięki oczywiście, czyli tak, 3 razy 7, przepraszam, 3 razy 0, 3 razy 7, 3 razy 5, 3 razy 4, 3 razy 2, 3 razy 0, przechodzimy na piątą strunę, jest 3 razy na trzecim, 3 razy 0 i później power chord na najgrubszych, na 6 i 5, 3 razy 1, 3 na pierwszym i trzecim progu, później 3, 5 też 3 razy i na strunie 4 i 5 0, 2 też 3 razy i ostatni motyw, który nie był grany 3 razy, to jest na 4 i 5 układ palców 3, 5 i 2, 4. Zagram to od początku jeszcze wolno. Co jest? Niesamowite. Dzięki za uwagę. Nauczcie się tego i do zobaczenia.